Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, evencik nowy mamy na Hellcase'ie, to dzisiaj sobie potestujemy te eventowe oczywiście skrzyneczki, dwa razy skrzyneczka najtańsza, bo oczywiście skrzynki eventowe są w różnych kategoriach cenowych, więc jak będziesz chciał sobie, dajmy na to, zakręcić skrzyneczką na Hellcase'ie, no to nawet spośród tych eventowych skrzynek możesz wybrać sobie skrzynkę z kategorii cenowej, która Cię interesuje, tak, którą możesz sobie otworzyć. To wcale nie jest tak, że Ty wiesz, że Pan prowadzący tutaj tylko te najdroższe skrzynki otwiera, bo no, jak możesz zobaczyć, czy właśnie podczas testów jakichś eventów czy tak dalej, otwieram zawsze wszystkie skrzynki, te najtańsze, najdroższe, żebyś wiedział po prostu, miał, że tak powiem, spojrzenie tutaj, jak z tych skrzynek tutaj na Hellcase'ie leci. Oczywiście to nie jest zawsze pokazane, że wiesz, że to znaczy, że ja wejdę na minus, to ty też wyjdziesz na minus, tak? Albo że ja wyjdę na plus, to ty wyjdziesz na minus. No to wszystko oczywiście zależy od szczęścia, no jednemu pójdzie lepiej, jednemu pójdzie gorzej. No ale generalnie mam nadzieję, że dobrze się bawisz przynajmniej, tak? Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawisz też z kalendarzem. Trochę już tego kalendarza za nami. Dalej główna nagroda jeszcze została nieodkryta. Gloczek z Tartaku, nice. Więc daj znać, co sądzisz o kalendarzu, czy chcecie kontynuację kalendarza, jak ten się skończy. Nie wiem w sumie na ile jeszcze dni zostało tego kalendarza, no ale chyba jeszcze trochę tam wolnych pól jest, więc no jeszcze trochę tego powinno być, więc no mówię, no daj znać, czy Ci się podoba, jak tak, to ogarniemy another one, jak się ten skończy, jak będziecie chcieli i poproście ładnie w komentarzu. No i oczywiście, jak chcesz sobie wziąć udział w tym, co trwa, no to co, no wybierz sobie numerek, komentarzyk napisz oczywiście, dołącz na Discorda, bo jest to bardzo ważne, no to też sprawdzam, jak nie macie na Discordzie, no to niestety nagrody, gościu, no nie będziesz mógł odebrać, tak? Dodatkowo oczywiście co, no sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, to takie oczywiste. No i oczywiście użyj kodu Croxy na Hellcase'ie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście sobie promo kod, bądź kod promocyjny, w zależności oczywiście czy masz po polsku czy po angielsku Hellcase'a. No i wpisujesz kod Croxy przez 2x. 10% więcej do każdej wpłaty, kasa na start dla nowych użytkowników. No i kodu możesz używać przed każdym doładowaniem do woli, tak? Klikasz sobie refill i możesz sobie tutaj załadować Hellcase'a, jak oczywiście będziesz chciał sobie skrzyneczkę otworzyć. Jeszcze raz, dwie skrzynki naraz, to jest 16 dolców, to staram się nie mówić jakoś mega głośno, bo jest godzina 5:28, stary, a ja nagrywam filmy na zapas na dzisiaj, tak? Czyli na niedzielę, na 3 marca, bo aktualnie mój sen, stary, wygląda tak, że wczoraj wstałem o godzinie, nie przestrasz się, 19, stary, jest godzina 5, no nie wiem, posiedzę do 9, 10, pójdę spać i znowu pewnie wstanę koło 20, więc tak to się życie kręci. No było już dobrze, że tak powiem, z moim tutaj, że tak powiem, snem, no ale no, jest dobrze kilka dni potem, jak zwykle się, wiesz, potem jak zwykle się niszczy. Ej, bardzo ładnie to nam oddało, no ale to jest kwestia, stary, tego, że wiesz, nie muszę po prostu codziennie w miarę określonych godzinach wstawać, tylko no, mogę sobie przespać cały dzień, tak? To jest z jednej strony spoko, no ale z drugiej strony wiesz, no jak tutaj musisz zachować jakby taką rutynę wstawania takiego, no to już tu jest gorzej, tak? Bo wiesz, tu sobie godzinkę dłużej posiedzisz, sobie dajmy na to kilka godzinek wcześniej pójdziesz spać i tutaj wiesz, wyjdzie nagle, że wstajesz o godzinie 5, potem, że wstajesz o godzinie 18, no i wiesz. I ja zawsze mam problemy z tym snem, nie? W sensie, no, nawet jak do szkoły jeszcze chodziłem i mieszkałem z mamą, to też zawsze miałem właśnie problemy z tym snem. 210 dolców, nice. Ej, 60 wydaliśmy! Bardzo ładnie to powiedział. I no mówię, zawsze miałem problemy z tym snem. W sensie problemy, no po prostu wiesz, no rozregulowany często miałem ten sen i no i tak się żyło, tak? Tak się żyło. Tak, nie wiem, czy ty też masz takie coś, gościu? Albo miałeś, jak miałeś, to wiesz pewnie, o czym mówię, tak? Że tak powiem, możecie się zgłaszać w komentarzu osoby, które też mają taki problem ze snem, że wiesz, raz sobie posiedzisz dłużej i potem już wiesz, potem już masz totalnie rozwalony najbliższy tydzień, bo znowu nie możesz się przestawić na normalną godzinę, nie? Tylko wstajesz i kładziesz się w jakichś nienormalnych godzinach spać. Albo drzemki. Drzemki to też jest, stary, taka rzecz, która wiesz,
przychodzisz ze szkoły, dajmy na to, ja często tak miałem, to był kurwa mój everyday, jak chodziłem do szkoły. Przychodziłem sobie ze szkoły i drzemka musiała wlecieć, co najmniej na godzinkę, dwie. A wtedy już po tej drzemce to już w ogóle się spać stary nie chce i ja idź. Dobrze, że to już za mną. Zobaczmy, co tu mamy. 70 dolców, okej. Okay. Jest to profit, tak? No nie ma co narzekać. Generalnie te skrzynki dzisiaj bardzo fajnie oddają. Nie ma, że tak powiem, no mówię, nie ma na co narzekać. Bo jest na pewno lepiej niż na teście poprzedniego eventu. 46. Okej, okay. Nie ma tragedii. No to teraz 35 dolców jedna taka skrzynka. Odyssey. Virtual Odyssey. No i zobaczmy. Match Code Emperor. Do trafienia. Kurczę, no mówiłem wam, ta M9 Tiger Tooth wygląda tak pięknie na tym podglądzie, że no wow po prostu, nie? Po prostu wow. Dwa razy jaka Nightwish, no jest to przeciętnie, stan Battlescape 1 na pewno, drugi też nie lepiej. No ale zobaczmy, co tym razem przyniesie nam. No tutaj proszę mnie tak nie bejtować. Bo się obrażę. Akalit Museo, do tego USB Detrator. Otwarcie na plus, delikatnie, ale na plus. No, znowu to mnie podpuszcza coś. Znowu coś nie ta skrzynka podpuszcza. Generalnie troszkę już na nie straciliśmy, co mi się bardzo nie podoba. Może 4 na raz będą kluczem do sukcesu, co? No, zobaczmy. 140. No, jest Golden Koi. Czy to wystarczy, tak? Czyli jakiś stat track? No nie, 92. No to jeszcze raz spróbujmy. 3 na raz. I zobaczmy co teraz. No jakby ten lightning strike tutaj siadł. Ale red dedepad? Nie wiem ile może kosztować to jeszcze. 99 dolków. No dobra, otwarcie na 0. No to do 3 razy sztuka, co? No i zobaczmy. Mówiłem wam ostatnio, że no kurczę, nie leci mi żaden taki jakiś niesamowity przedmiot ostatnio. Taki wiesz, ja sobie tak mówię, niesamowity przedmiot. Nie leci mi przedmiot, który zrobi na mnie efekt wow. No Hydra mi, Desert Hydra poleciała raz na bitwie. No z takiego normalnego otwarcia nie pamiętam, kiedy mi taki przedmiot poleciał, stary. Jakiś, nie, no właśnie Butterfly, jakiś M9. No nie pamiętam, stary. Nie pamiętam. Jakiś Holik też byłby spoko, nie? W ogóle nie wiem czemu, ale zawsze patrzę się na tym w prawym dolnym rogu i ten pierwszy, który leci. Nie wiem czemu tak mam. 51 dolców, no to już tragedia naprawdę. Ostatnie otwarcie. Tejże skrzynki. No nie, no po prostu, no nie, 3 razy USP albo pa. Dobra, na plus. Na plus 20 dolków. Uznajmy, że ostatnią szansę. Dajemy tutaj tej skrzynce na zaistnienie. Jakby zostało na taloniku, no to by było G, no ale niestety. Niestety. To otworzyłem, tak? No to teraz Tech Terrain. No Hellcase tutaj klasycznie. Hellcase w formie, jeśli chodzi o grafiki skrzynek. No tego im nie można odmówić. Grafiki są naprawdę zawsze tych skrzynek, tych eventów są przepiękne. Bardzo mi się podobają. 166, okej, okay, na plus, delikatnie. No ale no my tu przyszliśmy po coś więcej, tak? Ojej, no właśnie. Hot Rod jest tutaj. Face Hardened też jest. Dostajemy 35 dolców, no. Okej, okay, spoko. Zobaczmy dalej. No, nie wiem nawet jak to skomentować, stary. No bardzo mi się to nie podoba. USP Print Stream, 62 dolki. 62 dolki. Dobra, 4 naraz, spróbujmy. Jak nam nie odda, no to jest Riperino chyba, co? Oj, jest mocny Riperino. Jest mocny Riperino. No i będzie ze 100 nawet chyba. Na 140. Braknie nam na 4, ale na 3. Zobaczymy, czy coś nam tutaj. Odcinek góra tu jest. Jaguar jedynie, no. Znowu bardzo słabo. Czy my w ogóle będziemy mieli na tą najdroższą skrzynkę? Mamy na jedną najdroższą skrzynkę. Data Drive. Z nożem kukli tutaj. Czy ja mogę tą skrzynkę nie na kontrakt, tylko do Buckley wrzucić? Czy nie mogę? To jest teraz ważne pytanie. No 120 kosztowała chyba, nie? Więc pamiętam, 120 dolków. Nie mogę jej tu wrzucić, niestety. Niestety nie mogę. No okej, to jest na pewno duży minus. W sumie tak nie sprawdzałem, czy mogę te eventowe skrzynki wrzucać. Nie sprawdzałem tego.
Ale okej, okay, jest sztylet to, więc... No z tatraku, no i... No i czy tak ciężko było zwrócić mi jakieś otwarcie? Ej, taki kukri w ogóle. Case Harden w stat-traku, jakby go trafić. No dobra, no zbytnio nie zostało nam nic do stracenia chyba, nie? Znaczy, no trochę to do stracenia jest, no to jest dalej spory pieniądz. No ale wyszliśmy w tym momencie no na dość spory minus, więc... No trzeba spróbować to odbić jakoś, nie? Jest Chantico. No do tego Falchiona mogłoby się dokręcić. Blatla miał w ogóle Battlescar 1000 prawie dolków. No ładnie. Dobra, zobaczmy dalej. Tą z... No nie ma tragedii! No powiedziałbym nawet, że jest bardzo dobrze, no ale... No właśnie, no właśnie, no ten nóż tutaj by mnie bardziej zadowolił jednak. No ale bardzo ładnie odbiliśmy to, co straciliśmy przez cały ten film, nie? Zobaczmy cztery na raz. Czy jeszcze coś nam się tu lepszego uda wysępić z tej skrzynki? No, tyle to obok dosłownie. Dwa razy headshot, 107, oj. Idealnie na cztery. Zobaczmy to. Bo moja mina mówi sama za siebie, nie? No właśnie, 130 dolców, no... Większość to nam to P2000 robi, tak? Last chance, jeśli nic nie poleci. No, no i chyba to by było na tyle, co? Naszej zabawy z tą skrzynką. No fajnie nam odbiło, no ale no... No to dalej nie jest to, no co, no otworzymy sobie... Idealnie na tą mamy, więc sobie otworzę, no, bo czemu nie? Może jakiś flip knife na farta? No niestety nie. Deagle Prince Stream. Deagle Prince Stream za... Uwaga! 67 dolców. Dobra, myślę, że nie ma co tego ciągnąć tak naprawdę. I tak jesteśmy na minus duży. No ale mogło nam pójść lepiej. Można było to lepiej wykorzystać. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam, bo chyba nie powiedziałem tego, że na skinsforfree.pl oczywiście linka masz w opisie. Konkurs na 1000 zł, więc sobie dołącz. Piękna nawaja Marble Fade, kałach ładny, no i meczka też niczego sobie. Skinsforfree.pl, klikasz, wpisujesz sobie oczywiście, znaczy co wpisujesz? No klikasz konkursy na Skins for Free, no i sobie dołączasz, tak? Dziękuję za oglądanie i widzimy się dzisiaj. Siema.